No, chyba się szaman pojawił, a może i nie, ale chyba jestem. Jakby mnie nie było, to piszcie na czacie, że mnie nie ma. Witam wszystkich, 16 listopada wychodzi. Dzień przed pełnią, jutro słuchajcie, mamy pełnię o 16:16, ile pamiętam. Więc w zasadzie to dzisiejsza noc jest taka pełniowa również. No i właśnie z okazji tej pełni odprawialiśmy różne rytuały na naszym miejscu. Oczywiście to żart, no ale pokażę wam trochę zdjęć. Chyba szaman jest właśnie z dzisiejszego dnia. Była wspaniała pogoda, po prostu bajkowa. Obserwowaliśmy wschód księżyca. No a przy okazji różne rzeczy się manifestowały. To już właśnie wieczór. Dzisiaj szaman przy okazji właśnie jaskini, czyli audycji, chciałby trochę jeszcze powiedzieć o duszy, bo tak czuję, że jest takie zapotrzebowanie na przestrzeni. A to jest temat, który wcale nie jest taki łatwy. Już nieraz o tym mówiłem. Ale to jest chyba najmniej zrozumiały w ogóle temat, jaki jest związany z jakąś tam, załóżmy, świadomością czy wiedzą na temat trudno nawet powiedzieć, że nas, bo my często właśnie popełniamy ten błąd, bo trudno to inaczej nazwać, że utożsamiamy się z duszą, że my mamy duszę i tak dalej, a to jest troszeczkę zupełnie odwrotnie. Szaman o tym mówił wiele razy, kiedyś tam, we wcześniejszych audycjach, ale to wiele nie zmienia. To trudno to nazwać nawet przekonanie, ale to jest takie właśnie powszechne przekonanie wynikające z powtarzania właśnie fraz na temat duszy, że my mamy duszę i tak dalej, tak jakby to było coś, co jest podległe naszemu ciału, naszej woli, naszej jaźni, naszej osobowości, a to jest zupełnie, zupełnie odwrotnie, można by powiedzieć. Wszystkie te obszary, które wymieniłem, są właśnie podległe naszej właśnie, i to jest błąd, już by szaman powiedział, trudno tu mówić o błędzie, ale taka właśnie nieścisłość, nie naszej świadomości, tylko świadomości, czyli właśnie poziomowi duszy, poziomowi, który już jest poziomem poza strukturalnym, poza materialnym. Poziomem, jak to niektórzy nazywają, czystej świadomości, no ale może jeszcze nie do końca takiej czystej, ale poziomem świadomości na tyle, na ile ona została, można powiedzieć, rozkodowana przez doświadczanie w różnych obszarach rzeczywistości. Niekoniecznie tylko w tym obszarze, w którym tutaj doświadczamy, czyli na tej planecie, a można powiedzieć, że bardzo rzadko jest tak, że a w zasadzie to jest w ogóle niemożliwe, żeby dusza, czyli świadomość, doświadczała tylko na jednej planecie, bo tym sposobem nigdy by nie miała szans odnaleźć w pewien sposób, no, odkodować swojego hologramu, tak to nazwijmy. Mówiłem o tym w ostatniej audycji, że każda dusza przy stworzeniu w pewien sposób jest
takim odbiciem, hologramem całego wszechświata, w którym została stworzona. No i z czasem, kiedy można powiedzieć, angażuje swoje, to też nie jest ścisłe, ale to właśnie jest taka troszeczkę trudność, nieadekwatność słów, którymi można by to nazwać, bo nie do końca jest to takie wiarygodne i adekwatne, jak powiemy, że swoje części, bo trudno powiedzieć właśnie, że dusza angażuje swoje części. Może bliższym określeniem jest swoją energię, no ale właśnie no świadomość nie jest też, można powiedzieć, poziomem energii i trudno tak w taki sposób o niej mówić, więc tutaj niestety jesteśmy skazani właśnie na taką dość dużą nieścisłość. Oczywiście można by komplikować i budować jakieś modele rozróżnienia, nazywać to i tak dalej, ale to nie jest rola szamana. Przyjdą tacy, którzy z czasem, jak im bardziej to będzie, można powiedzieć, wiedza taka empiryczna, a nie wiedza tylko czasami i przez niektórych doświadczalna, tym więcej przyjdzie tutaj nowych treści, nowych nazw i tym z czasem łatwiej będzie opisywać pewne obszary, o których mówię. Natomiast no, póki tak nie jest, trzeba próbować za pomocą tego, co jest generalnie zrozumiałe dla wszystkich. No i co w jakiś sposób odzwierciedla również to, co chce się przekazać. No i można tak powiedzieć dalej, że dusza angażuje ani nie swoje części, ani nie swoją energię, ale można powiedzieć siebie w przejawienie. I to przejawienie jest najróżniejsze, żeby rozkodować ten hologram, który dusza na samym początku przy swoim stworzeniu ma już w sobie zapisany, to musi doświadczyć wszystkiego w zasadzie, czy prawie wszystkiego, co w tym hologramie jest zapisane, a jest tam zapisane wszystko. Wszystkie informacje, jest to hologram całego wszechświata, więc cokolwiek w tym wszechświecie nie jest stworzone, można powiedzieć, nawet na poziomie potencjału, bo dusze powstają na samym początku, można by tak powiedzieć, niektóre dusze przechodzą z innych wszechświatów, ale to są jak gdyby te takie... No nie będę teraz o tym mówił, może do tego dojdziemy, nie ma sensu od tego zaczynać. W każdym bądź razie doświadczanie przeróżnych form życia wiąże się właśnie z odkodowywaniem tego potencjału, który w pewien sposób jest wpisany, to zadanie jest wpisane w ewolucję świadomości, czyli w ewolucję duszy. I to, o czym się bardzo często mówi, że ta nasza indywidualność, że my jesteśmy takimi istotami, które no różnią się, każdy ma swoje różne indywidualne cechy i nie ma dwóch jednakowych istot. No to właśnie można powiedzieć, że tutaj na tym poziomie, na samym początku zaczyna się to rozróżnienie, bo nie ma dwóch takich samych przejawów świadomości, które w taki sam sposób mogą przez ewolucyjne światy
I nie tylko przez ewolucyjne, również przez światy doświadczenia, bo to są trochę inne światy. Nasz świat jest światem ewolucyjnym, natomiast jest mnóstwo we wszechświecie światów, które są światami doświadczenia tylko. I one wcale nie ewoluują już. One są takimi, można powiedzieć, symulatorami trochę. W przeciwieństwie do światów ewolucyjnych, takich jak nasz, takich jak Ziemia. Światy doświadczenia są w pewien sposób takimi symulatorami, w których wcielając się, nawet można powiedzieć, że tutaj nie do końca jest adekwatne sformułowanie wcielanie się, ale decyzja o doświadczeniu to jest bardziej adekwatne z poziomu właśnie świadomości. No i te światy służą do tego, żebyś, można powiedzieć, nauczyć czy zobaczyć, jak pewne rzeczy są może nie tyle skonstruowane, tylko chociaż po części też można tak powiedzieć, że jak są skonstruowane i jakie mechanizmy nimi rządzą. No i w zasadzie w tych światach możemy to sprawdzić, możemy się tym pobawić. Znowu tutaj nieścisłość ze strony szamana, niekoniecznie my, jakieś przejawienia z poziomu właśnie świadomości duszy. No i potem tego, co w tych światach doświadczenia, tak jak to nazwałem, będę wstrzymał się tej nazwy, się nauczymy w pewien sposób, możemy wypróbować w światach właśnie takich ewolucyjnych, już dużo gęstszych, z reguły właśnie na poziomie materialnej trzeciej gęstości, takich światach podobnych do czy przejawionych w taki sposób jak Ziemia. Niektórzy, nie ma takich istot wiele, ale niektórzy bardzo często przenoszą, jeżeli nie upłynęło dużo czasu od pierwszego wcielenia na takim świecie jak Ziemia na przykład, to bardzo często niektóre istoty w pewien sposób jeszcze pamiętają czy można by nawet inaczej nazwać, mają kontakt poprzez właśnie świadomość, poprzez poziom doświadczenia duszy. Czym to jest, to postaram się powiedzieć później. Z takimi właśnie światami, z takimi symulatorami. Z reguły te światy są na czwartej gęstości, choć bywają różne odstępstwa, bo tak jak to jest we wszechświecie, nie tylko naszym, ale we wszystkich stworzonych wszechświatach, reguły są w pewien sposób określone, ale zawsze jest możliwość, żeby zrobić coś w krańcowo odwrotny sposób. Więc bywa, że niekoniecznie te światy doświadczenia są tylko na czwartej gęstości, ale stanowcza większość właśnie funkcjonuje w tej gęstości, czyli można powiedzieć, są to też światy astralne, bo czwarta gęstość to właśnie astral. Są tam całe cywilizacje również, ale mówię tutaj o
O właśnie takich światach doświadczenia, takich światach treningowych, takich można powiedzieć symulatorach, z których doświadczenie możemy potem użyć przy okazji właśnie przejawiania się w światach już gęstych, materialnych, trzeciogęstościowych, jak to wszyscy to określenie znają. No i wracam do tego, że ci, którzy są tutaj na tej planecie dopiero gdzieś tam na początku, mają co najwyżej kilka wcieleń za sobą, to bardzo często mają jeszcze aktywne połączenie, może to będzie takie najbardziej adekwatne, choć nie będzie to dokładnie mówić, na czym ono polega, to połączenie, ale to nie jest istotne w tym momencie. Mają takie aktywne połączenie, taką aktywną pamięć z takimi światami doświadczenia. Ja co najmniej kilka takich osób w życiu spotkałem i to są osoby, które na przykład kompletnie nie mając styczności tutaj wcześniej z jakąś dziedziną wiedzy czy życia na przykład, bo niekoniecznie musi to być dziedzina wiedzy. Bardzo często jest to dziedzina życia. Wiedza na przykład, nie wiem, o owadach, o pająkach, o żabach, o funkcjonowaniu, nie wiem, wiatrów na przykład. I nie mając z tym kompletnie styczności, wiedzą na ten temat bardzo dużo. Można powiedzieć, że jak stykają się z taką wiedzą tutaj naszą na ten temat, to bardzo często, czy przeglądając książki na ten temat, czy w jakiś inny sposób z taką wiedzą się spotykając. Takie osoby są w stanie więcej powiedzieć w niektórych tematach, w tych kwestiach, niż w tych książkach jest napisane. No i to właśnie jest taki, szaman nie powie, że dowód, no ale dla tych, którzy obserwują to z boku, no to jest to co najmniej dziwne, a powiem więcej spektakularne. Skąd taka osoba wie na ten temat tyle rzeczy. Bardzo często, kiedy trafia taka osoba do innych, którzy mają jakąś tam wiedzę i jeszcze teoretycznie przynajmniej oni tak myślą, możliwości otwierania różnych płaszczyzn istnienia, no to tłumaczy się takie zjawiska tym, że nauczyła się tego ta istota, ta osoba w innym życiu. No ale to z jednej strony jest to prawda, ale z drugiej strony z reguły to życie to ma dotyczyć tutaj warunków, można powiedzieć, tej ścieżki ewolucyjnej, czyli można powiedzieć doświadczania tego tutaj na tej planecie. A z reguły kompletnie tak nie jest. Jest to właśnie przeniesienie, czy otwarte, można powiedzieć, połączenie z taką inną rzeczywistością, z takim światem doświadczenia, z takim właśnie polem treningowym, w którym często uczymy się tego po to, żeby, można by powiedzieć, że nawet uczymy się, czy tutaj też znowu szaman jest nieścisły, bo nie my się uczymy, ale właśnie przejawienia świadomości. Jak tworzyć światy na innych gęstościach. Na gęstościach już czasami można powiedzieć trzeciogęstościowych, bo z poziomu świadomości
kiedy ta świadomość duszy jest już wysoka, również bawimy, czy znowu nieścisłość, dusza jest, można powiedzieć, kreatorem innych światów, innych rzeczywistości. To również jest ścieżka doświadczenia i odkodowywania w pewien sposób swego potencjału. Bo tego wszystkiego z tego poziomu wypadałoby doświadczyć, żeby ten swój hologram dusza mogła na tyle odkodować, żeby mogła no, przynajmniej mieć szansę na dalszą ewolucję i wzrost swojej świadomości, na przykład w innym wszechświecie. Albo przynajmniej, żeby mogła się zjednoczyć z duszą, jak to niektórzy mówią, źródła, czy z duszą Boga. No, Bóg to tu jest takie określenie bardzo nieścisłe, bo Bóg to istota, która posiada atrybut tworzenia dla szamana, a takich istot we wszechświecie są nieskończone rzesze. Więc to w tym momencie przy takiej definicji, można by powiedzieć, jest to bardzo nieścisłe. No, szaman chciał mówić, tak można powiedzieć, od początku, a mówi trochę, jak mu się często zdarza, od tyłu. No ale widocznie tak ma być. Trochę wam zdjęć teraz pokażę. Jeszcze. I wrócimy powoli do tej kwestii, ale różne fioletowe, jak się szaman śmieje, duszki nam się przejawiały dzisiaj przy ognisku, słuchajcie. No ale to tak na marginesie, żartobliwie. Tu właśnie szaman uwiecznił moment, kiedy księżyc jeszcze za drzewami zaczynał wychodzić zza skrzycznego. Potem się objawił w całej pełni. No tutaj też widać go gdzieś tam nad ogniem. Niestety aparat całe halo księżyca robił, nie potrafił go jakoś wynaleźć, więc jest po światach wielka, natomiast nie widać tarczy. O, tu będzie fajne zdjęcie, to na chwilę na nim zostawię, bo tu i księżyc, i ognisko, i ogień, i iskry. Więc dla urozmaicenia trochę właśnie pokażę różnych fajnych momentów, które udało się dzisiaj szamanowi wychwycić. No i słuchajcie, moi mili, wrócimy powoli do tej duszy. I tego, można by powiedzieć, odkodowywania treści poprzez doświadczanie w ciele istot na różnych gęstościach. No bo dusza ma takie możliwości, że może zaangażować się w różne formy przejawienia i niekoniecznie w jedną formę przejawienia. Tak jak jaźń może funkcjonować czasami w kilku ciałach, tak dusza może się zaangażować z perspektywy jej, to może funkcjonować w dziesiątkach, a może nawet i w setkach, czy nie może nawet, ale nawet w setkach, o liczbach tutaj nie ma sensu mówić, bo to by mogło ugotować niektóre głowy, bo w pewien sposób to też nie do końca jest
tak od góry ograniczone. Tym bardziej, że z perspektywy duszy, czyli z perspektywy świadomości, czas nie jest liniowy. O tym też szaman mówił wiele razy. I to też nie do końca jest zrozumiałe, choć wydaje się to proste, no bo można to w prosty sposób nawet zdefiniować. Nieliniowość czasu polega na tym, że cała listwa jest jedno, cała listwa czasu, szaman to tak nazywa, takim pojęciem, jest jednoczesna, to znaczy z perspektywy właśnie świadomości, czyli duszy, wcielenie w 1000 roku, w 3000, w 2013 jest zupełnie jednoczesne i kolejność tylko w pewien sposób decyduje o liniowości życia, natomiast niekoniecznie o liniowości czasu, bo pierwszym wcieleniem z perspektywy świadomości może być wcielenie w 2013 roku na planecie Ziemia, a następnym wcieleniem może być wcielenie w 926 roku również na planecie Ziemia. I to nie do końca też, chociaż wiedza na ten temat gdzieś tam się ujawnia i można gdzieś tam ją znaleźć, ale tutaj jest właśnie bardzo dużo nieścisłości. Jest to temat generalnie niezrozumiały, bo my jesteśmy tutaj bardzo mocno uwarunkowani liniowością czasu. I trudno nam myśleć w taki sposób, że coś może niekoniecznie to, co będzie w przyszłości, jest czymś, co będzie w przyszłości. Być może to już dawno temu było. No ale właśnie tak to jest z pewnej perspektywy. Dlatego jest to tak trudny temat, w którym jest tyle nieporozumień i tyle zamieszania. Następnym moim zdaniem wielkim niezrozumieniem właśnie, od czego w zasadzie zacząłem, jest to, że my uważamy, że mamy duszę bardzo często. No bo faktycznie tak jest. Ale tutaj jest odwrócona kolejność. To dusza zaangażowała siebie w nasze życie, a nie na odwrót. I warto o tym pamiętać. I ponieważ to taka kolejność była, to słuchajcie, z tego powodu zdeterminowane jest bardzo wiele rzeczy. Ponieważ to świadomość decyduje, czyli dusza, bardzo często o tym, co chciałaby, jakie miejsce tego hologramu odkodować w pewien sposób w życiu, w które się zaangażuje. I z tego powodu można by nazwać, stwarza warunki, czy szuka warunków, są szukane warunki, może to jest najbardziej adekwatne, w których to doświadczenie będzie najbardziej prawdopodobne i najbardziej prawdopodobne do przeżycia i można by powiedzieć, z perspektywy świadomości będzie to najłatwiejsze. No i taka decyzja z poziomu świadomości determinuje już to, że jest szukane
są szukane warunki, w których to przejawienie będzie gdzieś musiało nastąpić. Wcale to nie jest takie łatwe, można powiedzieć, bo jeżeli czy może inaczej powiem, bo tutaj się trochę może szaman nie tyle zapędził, ale ze względu na duże trudności na każdym poziomie tutaj jest wiele możliwości. Chęć, trudno mówić o chęci z poziomu świadomości, ale decyzja o odkodowaniu pewnego potencjału lub o usunięciu pewnych nieciągłości, bo również taka decyzja może być z poziomu świadomości duszy, nie determinuje jeszcze świata, w którym nastąpi wcielenie istoty. Bo jeszcze pamiętajcie, że żeby na trzeciej gęstości móc się zamanifestować, to potrzeba po drodze przynajmniej świetlne ciało, czyli wyższą jaźń na piątej gęstości. No i niekoniecznie dla duszy funkcjonuje tylko takie jedno ciało świetlne, czyli można powiedzieć ten poziom przejawienia na piątej gęstości. Może być ich kilka. I z każdego z nich może następować, można powiedzieć, manifestacja do świata już jakiegoś niżej wibrującego, czyli albo na czwartą, albo na trzecią gęstość przejawienia materii. Ale również można by powiedzieć, że z tego poziomu może nastąpić decyzja o doświadczeniu na poziomie drugiej gęstości. I o tym warto też pamiętać. Te wszystkie różne opowieści o duszach zaklętych w kamieniu, w drzewie, w pewien sposób z czasem każda dusza potrzebuje odkodowania takiego potencjału, takiego hologramu. No i żeby to mogło się przejawić, no to czasami przejawia swoją świadomość w kawałku kamienia, czy w górze, czy być może w jakimś drzewie. Niekoniecznie na tej planecie, jest tutaj mnóstwo możliwości. Są to zupełnie inne rodzaje doświadczeń, ale jak najbardziej potrzebne i użyteczne do tego, żeby potem je móc wykorzystać. Bo można by zadać sobie już pytanie, po co duszy te wszystkie doświadczenia? Ano po to, żeby kiedy osiągnie już taki poziom świadomości i zrozumienia, że zaczyna przejawiać swój stwórczy potencjał, no to wtedy dzięki tym doświadczeniom może projektować światy na tyle, można powiedzieć, z dużą wiedzą, że jest szansa, że niekoniecznie się one rozpadną, a będą ewoluować i będą wzrastać.
bo tak jak istota jest, można powiedzieć, ewoluuje i jej świadomość rośnie, czy na poziomie tutaj nawet naszej egoosobowości, czy później na poziomie, oczywiście z perspektywy tutaj jednego życia, no ale można powiedzieć, że dokąd mamy strukturę, no to każda, bez względu na poziom, struktura ma swoje jedno życie. Ciało, czyli nasza egoosobowość w tym ciele, ma jedno życie od narodzin do śmierci. Wyższa jaźń w pewien sposób też ma swoje przejawienie od stworzenia do rozpadu, kiedy można powiedzieć nie jest już potrzebna, bo niektórzy mówią, myślę tutaj o rajskich, że zapełniła swój zapis, czy zapełniła się treścią, ale z perspektywy szamana to też nie do końca jest tak, bo jaźń, czyli ten nasz korsup, też ewoluuje i jego świadomość wzrasta bardzo, bardzo skokowo, można powiedzieć, co jakiś czas. Zapełnia się, po czym w pewien sposób przechodzi na wyższy fraktal i tutaj może zapełnić się, można powiedzieć, od nowa, wzbogacając się o nowe doświadczenia. Dzięki nowym życiom na przykład, albo zupełnie innym formom doświadczenia. No i to może być i trwać wiele razy. W pewien sposób ten sam sposób ewoluuje świadomość duszy. Ona też w pewien sposób co jakiś czas wzrasta, no tak trochę by można powiedzieć, jak w wypadku korsupa, czyli jaźni, skokowo. Chociaż nie jest to do końca adekwatne określenie. Ale jak znajdę lepsze, no to zacznę go używać. Na tą chwilę muszę się wspierać tym, co przychodzi mi w tym temacie do głowy. No, znowu wam parę zdjęć pokażę. Dla lepszego oddechu przy okazji sobie zmoczę usta. No to już się właśnie księżyc nam objawił. Widzicie, wyszedł zza drzew. Tu już go trochę widać. Dzisiaj bardzo, bardzo fajna. To jest ostatnia pełnia w tym roku, słuchajcie, więc i ostatnia, nie, no jeszcze przedostatnia, przed przesileniem zimowym, ale taka dość istotna ta pełnia. A tu widzicie jakiegoś druida gęba, który oglądał z tego ognia się na księżyc. Tu widać mu nawet brodę, oko, ale trochę się odwrócił tyłem, dlatego nie wyszedł dobrze na tym zdjęciu. No i mówię, dużo fioletu było przy tym ogniu. Jutro pełnia w byku. No widzicie, to dlatego szaman tak odczuwa, bo szaman to też byk. No widzicie, tu dużo fioletowych różnych latawców było z nami przy
ogniu. A, już się zamknęły, no to nie. To było na początku. Dodamy to, co było na końcu. To pokażę wam jeszcze tytułem właśnie przerywnika do ciężkiego tematu. Kawałek jeszcze. No niestety. Czy to w takiej starej odległości? Już chodzę. Latają. Przy okazji szaman sprawdzi, jak to się w ogóle przekazuje. To w takiej sporej odległości. Już chodzę. Latają. To są duchy, które sama jest w tym ognisku na to. No dobra, to już wystarczy tych fioletowych zjaw. Może jeszcze jakieś inne pokażę później, no ale... To tak tytułem właśnie. Rozluźnienia trochę przy tym temacie. Bo słuchajcie, ten temat wynikł stąd. Teraz troszeczkę też luźniej będzie. I tak będę powoli różne właśnie wtręty a propos tej duszy starał się wam przybliżyć. No bo tak jak często to też wspominam w audycjach, szamani mają to do siebie, że z tymi duszami siłą rzeczy właśnie, głównie z tym poziomem pracują. Oczywiście nie... Tylko, bo niektórzy pracują bardziej przez ciało, czy głównie z ciałem. Tych szamanów też można powiedzieć jest najróżniejszych. Wiele, więc jedni i się dzielą, że tak powiem, tą pracą. No ale generalnie można by tak powiedzieć, że z tymi duszami takimi czy innymi się stykają i w pewien sposób no, to jest takie... Ważny element szamańskiej pracy, żeby te dusze, czy przynajmniej niektórym z tych dusz, pomóc się w jakiś sposób pozbyć pewnych nieciągłości. Bo słuchajcie, w tych najróżniejszych doświadczeniach w różnych światach, w tej próbie niesamowitej odkodowywania tego wspaniałego hologramu, tej matrycy życia wszelakiego. Niestety w tych warunkach, które mamy w różnych światach, a szczególnie w światach tak trudnych i tak ciężkich, jak na przykład Ziemia, bardzo często powstaje mnóstwo nieciągłości, z którymi dusza sobie kompletnie nie radzi, które są bardzo dysharmoniczne, można by powiedzieć, na poziomie świadomości i zamiast
ciągnąć tą świadomość do rozwoju, to można by powiedzieć, że powodują jej trochę, może nie tyle rozpad, ale no takie trochę wkręcenie się w kółko bardzo często. A im dłużej to kręcenie trwa, choć tak jak mówię, no tutaj nie ma liniowości czasu, no ale można powiedzieć, że jest kolejność przejawiania się, więc im więcej tych przejawień, to tym czasami trudniej z tego wyjść, z takiej sytuacji duszy. No i czasami właśnie jedyną opcją, żeby można odratować jeszcze, chociaż to może też nie jest adekwatne, ale jedyną opcją na ewolucję świadomości jest to, żeby ona się rozpadła, podzieliła, można powiedzieć, i wtedy jej fraktalon może uda się te nieciągłości, które doprowadziły do tego rozpadu, w jaki sposób uzupełnić. No i tak to jest we wszechświecie, że to, co osiągnęło granicę, można powiedzieć, swojego rozwoju, rozpada się, bo zawsze jest szansa na to, że to, co się rozpadnie, czy chociaż jednej części, na którą się ta większa część rozpadła, uda się taką nieciągłość przepracować i ewoluować. Dalej, wyżej, czy jak to tam nazwiemy. Ale teraz chcę wrócić właśnie też trochę do tego, do tych powodów, dlaczego te nieciągłości w duszy powstają, bo to też jest taki temat dość zawiły i niezrozumienie pojawia się bardzo często już na poziomie takim, że bardzo często ludziom się wydaje, że ten poziom świadomości duszy, to w pewien sposób ludzie swoje wzorce postrzegania rzutują na ten poziom świadomości i wydaje im się, że dusza tak samo patrzy na pewne rzeczy, a można by powiedzieć, że to nic bardziej błędnego. Bo można by na samym początku zadać sobie pytanie, co tak naprawdę zapisuje się w świadomości żyjącej duszy. Czy może nie tyle żyjącej, ale załóżmy, możemy takiego sformułowania użyć. Co z takiego poszczególnego życia istoty, choćby na trzeciej gęstości, tak jak tutaj żyjemy, zapisuje się w świadomości duszy. No i słuchajcie, tu jest to też dość trudno wyjaśnić, ponieważ nic analogicznego, można powiedzieć, szaman dla przykładu nie znalazł, ale spróbuję to powiedzieć w ten sposób, że dla doświadczenia duszy, dla odkodowywania tych treści, które są w niej zawarte, tego hologramu zapisanego w niej od powstania,
jest ważna taka kompilacja, można by powiedzieć, emocji związanych z formą doświadczenia i można by powiedzieć tematem również tego doświadczenia. Niektórzy uważają, że w duszy zapisuje się tylko taka, kurczę, coś słowa mi uciekają od wczoraj na ten temat, taki emocjonalny, może nie tyle, indeks przeżywania danego doświadczenia, ale to nie jest tylko ten emocjonalny indeks. Ten emocjonalny indeks powiązany jest właśnie z formą i tematem tego doświadczenia. I właśnie dlatego, że są to, można powiedzieć, takie trzy elementy, które są ze sobą bardzo mocno związane, to z tego powodu bardzo często powstają w świadomości, czyli w duszy, wielkie nieciągłości. Lub wręcz można powiedzieć takie czarne plamy, które są, można by tak powiedzieć, dla czytnika świadomości czy dla świadomości niewidoczne. To dla wyobrażenia powiem o fraktal niżej, to tak jakby część waszej pamięci, którą posiadacie, załóżmy, że jest to zapis w umyśle czy w mózgu, to już nie ma znaczenia, na którym tutaj poziomie będziemy na to patrzeć, została wam wymazana. Po prostu nie mielibyście do niej dostępu. Czasami to samo dzieje się na poziomie świadomości, kiedy istota wcielona, czyli można powiedzieć, no nazwijmy to energia duszy, czy świadomość duszy zaangażowana w jakieś życie, nie jest w stanie przenieść pewnych form zapisu ze względu na to, właśnie na poziom świadomości duszy, ze względu na to, że ładunek emocjonalny, którego istota doświadcza w materialnym przejawieniu, jest, można powiedzieć, już na tym poziomie nie do przeniesienia dla niej, a często jeszcze jest to bardzo sprzeczne, czy może być sprzeczne, nie tyle jest często, co może być sprzeczne, na poziomie umysłu. I tu można jako przykład dać takie tego typu sytuacje, kiedy załóżmy w życiu istota jest poddawana czy pozbawiana życia, może tak, nie tyle poddawana, czy pozbawiana życia w wielkich męczarniach, w wielkich torturach i na przykład jeszcze za pomocą narzędzi czy symboli, które w jej świadomości poprzez pryzmat zaznacza nie duszy, postrzegania duszy, tylko postrzegania istoty, wiążą się z czymś, co no, załóżmy, charakteryzuje czy reprezentuje jakieś tam boskie uosobienia. Czyli są to jakieś tam, załóżmy, przedmioty kultu, na przykład krzyż,
albo coś w tym rodzaju. Mówię tutaj o sytuacjach, które mogły się, czy mogą się zdarzać tutaj na tej planecie. Teraz już one rzadko mają miejsce, ale to też nie do końca. To wszystko zależy od kultury, od miejsca. Do dzisiaj, można powiedzieć, takie sytuacje jeszcze w wielu miejscach świata są niestety na porządku dziennym. I wbrew pozorom nie tylko w tych krajach, które mamy za najniżej rozwinięte. Ponieważ w pewien sposób kiedyś wiedza o tym, o czym mówię, była wykorzystywana właśnie do tego, żeby istoty więzić głębiej w pułapce właśnie tej rzeczywistości. Można tutaj powiedzieć, o czym też chyba kiedyś już mówiłem, a jak nie mówiłem, no to powiem. Kiedy funkcjonowała prawie przez 1000 lat inkwizycja w Europie, to różne sposoby zadawania śmierci przez wspaniałych inkwizytorów, przepraszam, to kurde, raz się podobnie nazywa trochę, służyły często temu, żeby wprowadzić, i to z premedytacją i w pewien sposób celowo, choć nie posądzam, że ci inkwizytorzy mieli taką wiedzę, natomiast prawdopodobnie nie mieli wielką intuicję i wymyślali takie sposoby, które kiedy istoty w takich męczarniach odchodziły, spowodowały na poziomie właśnie duszy, bo warto jeszcze tutaj dodać, że stany przedśmiertne, a szczególnie takie, kiedy ta śmierć, no może i jest w męczarniach, ale nie jest bezpośrednio taka nagła, jak w jakimś wypadku, powodują, że otwierają się, można powiedzieć, wszystkie bramy między gęstościami i czasami można powiedzieć, że istota na skutek właśnie nieprawdopodobnych emocji na wielu poziomach, które przeżywa, bólu i różnych sprzecznych informacji świadomości w czasie na przykład takiego zdarzenia ma otwartą, można powiedzieć, drogę czy drzwi bezpośrednio do swojej świadomości, czyli do duszy. No i wtedy mogą się zapisać. Czy można powiedzieć, nie mogą, tylko zapisywały się wielokrotnie u wielu istot olbrzymie sprzeczności i olbrzymie nieciągłości, z których bardzo ciężko było w ogóle wyjść, przez które bardzo ciężko było przejść i działo się tak właśnie celowo po to, żeby właśnie to miało miejsce, żeby te istoty nie myślały już o nie wiadomo jakim rozwoju, tylko co najwyżej stały się trochę bezwolnymi istotami wpiętymi w egregoryczne przekonania. No i wiele osób, które zostały właśnie, czy istot, stracone w taki sposób w trakcie trwania inkwizycji, no do dzisiaj, bo te istoty często wcielają się właśnie z racji takich zapisów, można powiedzieć, w tym kole samsary setki razy po to, albo tysiące, żeby takich nieciągłości się pozbyć. No i wcale łatwo
nie jest się tych nieciągłości pozbyć. Czasami wręcz tworzą się jakieś obłędne pętle, które co jakiś czas jeszcze pogłębiają, można powiedzieć, tą czarną dziurę w pewien sposób, która zapisała się, czy do której brak dostępu na poziomie świadomości. Słuchajcie, wiem, że to jest bardzo trudne. Ja staram się, że tak powiem, wyświetlać jeszcze tym, którzy mnie uważnie słuchają. Dużo łatwiej byłoby to powiedzieć, gdyby zrobić do tego jakąś prezentację. Może z czasem szaman o tym pomyśli, jak ktoś się pojawi, komu to łatwiej idzie, chyba że szamana kiedyś natchnie i się przekopie przez programy, za pomocą których to można zrobić, ale na razie to mało prawdopodobne, bo wtedy, kiedy by się podeprzeć jakimiś modelami, szczególnie takimi wizualnymi, to by było dużo łatwiej zrozumiałe, a tak bardzo trudno podążać za słowem, za którym niekoniecznie coś podąża. Oczywiście ja staram się to przy okazji gdzieś tam ładować na przestrzeń, na innym poziomie, no ale nie wiem, czy dla wszystkich jest to zrozumiałe. Dobra, to zrobimy trochę przerwy. Pokażę wam o, tu jeszcze się pokazało fajne zdjęcie. No super. No już daję. Teraz, moi mili, będzie. Zobaczymy, jak te filmy przelecą, ale myślę, że warto. Też to troszeczkę. Oglądnąć. Będzie transowe bębnienie szamana, to przy okazji będzie łatwiej potem ten temat pociągnąć.
Jak tego się nie da, słuchajcie, to powiedzcie, co tu zaraz będziemy jechać dalej. No tak, moi mili, jakoś tu przejechało, to będziemy jechać dalej. Patrzę tu na czata jeszcze. Majestik ma rację, że dusza istnieje jedynie jak są uwolnione wszystkie poziomy, ale to z perspektywy patrząc, z perspektywy istoty. Natomiast ona istnieje, czy są one uwolnione, czy nie są. Natomiast teraz jest taki czas, szczególnie można by tak powiedzieć, wśród szamańskich adeptów może pojawić się taka sytuacja, że wyłączę już ten głos, że mogą mieć takie chwilowe jazdy właśnie przez otwarte portale do poziomu świadomości duszy. Oczywiście nie jest to częste, ale ponieważ mamy
teraz czas po szczytu fali. Przestrzeń się bardzo rozluźniła, o czym... No, jeszcze fajne, kurde, zdjęcia wychodzą, ale nie wiem, czy to widzicie. No dobra, to się powoli kończy. Ale ponieważ przestrzeń się rozluźniła, na szczęście, i są potrzebne aktualizacje do tego naszego matrixowego pola, a można powiedzieć, że takie aktualizacje mogą przyjść tylko przez przejawione istoty, bo inaczej niekoniecznie ktokolwiek nam tutaj w czymkolwiek pomoże. Oczywiście niektórzy powiedzą, że to nieprawda, bo tutaj nam pomagają miliony świetlistych istot, ale szaman powie trochę inaczej i przewrotnie, że one tylko załatwiają w pewien sposób to, co z ich perspektywy jest dla nich istotne, a niekoniecznie dla nas. A że dla większości ludzi to są świetliste i święte i jeszcze nie wiadomo jakie istoty, no to ja już tego komentować nie będę. W każdym bądź razie rzeczywiste informacje, które potrzebne są również w odkodowaniu nowej czy nowej starej matrycy, która została aktywowana, o czym nieraz mówiłem we wcześniejszych audycjach, do czego trochę też się szaman i nasze tutaj działania przyczyniły. Są możliwe tylko wtedy, kiedy z tej matrycy autentycznie zaczną ludzie korzystać, bo nic z potencjału na przestrzeni, jeżeli on jest niewykorzystany. A żeby to wszystko mogło zacząć być wykorzystywane, to jak to jest taka trochę metafora, ale w tym obszarze można powiedzieć, można albo zbudować super skomplikowane modele, które będą zrozumiałe dla bardzo niewielkiej ilości istot, albo można mówić metaforami i czasami nawet ogólnikami i jest to wtedy przestrzeń, którą z czasem każdy sobie zapisze po swojemu, natomiast nie odcina, można powiedzieć, zrozumienia, tylko jest taką przestrzenią, w której się dość pewnie jeszcze możemy, czy możecie poczuć, bo to bardziej was dotyczy niż szamana. I słuchajcie, te aktualizacje są robione, można powiedzieć, poprzez takie łączenie się chwilowe z poziomem świadomości duszy, czyli można powiedzieć tak, jak gdybyśmy jak istota miałaby bezpośredni kontakt z duszą. Oczywiście dla istoty tutaj, dla osobowości, można powiedzieć, są to rzeczy kompletnie nie do przeniesienia i one są, można by wręcz powiedzieć, takie, dopóki te wszystkie filtry postrzegania funkcjonują w umyśle, z jednej strony nie da się ich zostawić i zawsze, można powiedzieć, ten portal będzie otwarty, ale będziemy patrzeć na to doświadczenie właśnie przez te filtry postrzegania. Z drugiej strony głębia tej przestrzeni, która jest dostępna przy takim połączeniu, no może wręcz rozpierniczać przestrzeń tutaj istoty
I no, można nie mieć w ogóle ochoty wejścia w tą przestrzeń, no bo ta przestrzeń jest olbrzymia. Bardzo często, żeby sobie poprawić nastrój, no to właśnie używamy takich filtrów postrzegania, to się dzieje zupełnie podświadomie, żeby sobie w jakiś sposób wyjaśnić pewne rzeczy, których kompletnie w tym momencie istota nie rozumie. Bo tak jak przy częstych doświadczeniach, częstych, może one też nie są takie powszechne, ale dużo częstsze, połączenia się ze swoją jaźnią, to egoosobowość, można powiedzieć, że przynajmniej te początkowe razy, a z reguły tam pierwszy, drugi, najbardziej spektakularne są to doświadczenia i można powiedzieć, że to są takie no bardzo boskie uniesienia wręcz, jakbyśmy się zetknęli no nie wiadomo z jak świetlistą istotą, której często w ogóle nie rozpoznajemy jako można powiedzieć nasze rzeczywiste przejawienie, czyli naszą jaźń, tylko jako coś zupełnie odrębnego. No ale no cóż, tak to jest. Bez względu na to, czy rozpoznajemy tutaj siebie, nasze rzeczywiste przejawienie piątogęstościowe, czyli naszą wyższą jaźń, czy w jakiś inny sposób to tłumaczymy, z reguły jest to doświadczenie takie bardzo pozytywne, bardzo wznoszące, bardzo takie, nie wiem, jaki słów użyć, no. Tu już każdy może sobie świetliste, nie wiem. Natomiast kiedy otwiera się jeszcze jeden portal, jeszcze jeden fraktal, i przechodzimy bezpośrednio do poziomu świadomości i nasza właśnie tutaj, no nie można inaczej powiedzieć, egoosobowość z tymi wszystkimi filtrami w pewien sposób ma otwartą bramę do tej przestrzeni, no to słuchajcie, to jest, można by to porównać metaforycznie do takiej sytuacji, kiedy wyobraźcie sobie, że jesteście zamknięci w jakiejś super komfortowej kapsule między Ziemią a Marsem, w takiej niby stacji kosmicznej, ale super komfortowej, która jest wam znana i w ogóle, i nagle otwiera się włas, który bezpośrednio prowadzi do czarną otchłań kosmosu. No to można by powiedzieć, że doświadczenie, kiedy mamy otwarty kanał, to nigdy długo nie może zostać otwarte, bo z czasem albo by istota oszalała, albo za dużo, można by powiedzieć, energii zostało stracone. To tak jak w tym analogicznym przykładzie trochę, który tutaj jako metaforę opowiadam, jakby ten włas został otwarty, no to wyssałoby was w przestrzeń z tego superkomfortowego kapsuły kosmicznej. No ale wyobraźcie sobie siebie właśnie w takiej sytuacji, jak można by się przeląc, kiedy przelęknąć, to chyba lepiej odmienione, kiedy właśnie w takiej sytuacji zostałby otwarty włas w tą czarną otchłań kosmosu, która mogłaby w przeciągu ułamka sekundy wciągnąć was. No i tutaj takie doświadczenia w przeciwieństwie do doświadczeń z poziomu jaźni, czy doświadczeń właśnie swojej jaźni, niekoniecznie są takie hura, tym bardziej, że właśnie przestrzeń, głębia tego bardzo często uruchamia lęki, które no, mogą się aktywować w jednej chwili w sposób taki gremialny, wszystko co możliwe, i
no wręcz pozbawić nas oddechu. Z reguły takie sytuacje mają miejsce, czy można by powiedzieć tak, jeszcze niedawno, kiedy takie sytuacje miały miejsce, to istota albo spała, albo wręcz traciła świadomość i kompletnie takich zdarzeń nie pamiętała. Natomiast teraz zmieniły się troszeczkę właściwości przestrzeni i wiele istot o wysokiej świadomości, bo na pewno nie będzie to powszechne, nie myślę o tym i nie będzie tego doświadczać 90% populacji, to bardziej promil populacji, czyli jedna tysięczna procenta, to możecie sobie sami wyliczyć, ile to będzie tysięcy ludzi na planecie, czy dziesiątek tysięcy. W każdym bądź razie jest taka możliwość i ci wszyscy, którzy no, jakąś rolę tutaj mają do odegrania, czasami niekoniecznie na poziomie do końca przejawienia w materii tych wszystkich rzeczy, ale czasami właśnie na poziomie mentalnym, żeby to pole modyfikować albo przekazywać informacje w jakiś sposób, więc te istoty dostają, można powiedzieć, taką możliwość. To też nie jest tak, że ktoś im to przydziela z góry, no ale trochę jest to tak, że przestrzeń wyszukuje, bo najistotniejsze jest to dla przestrzeni tutaj, żeby ona została zmodyfikowana jak najbardziej, bo wtedy będzie szansa na to, że coraz więcej istot będzie korzystać z tego. No i w końcu ten ciemny scenariusz, jak to niektórzy nazywają, odpłynie sobie w siną dal i uda się, można powiedzieć, no przez to ucho igielne rozwoju przejść tej prawie że cywilizacji, która żyje na tej planecie, której jesteśmy tutaj wszyscy członkami w pewien sposób. Także opowiadam o tym po to, żeby jak się tacy pojawiają czy pojawią w przestrzeni, to żeby niekoniecznie musieli od tego oszaleć, od tego się raczej nie oszaleje, natomiast zawsze macie jakieś takie opis z innej perspektywy, czym tego typu doświadczenia są. Natomiast pamiętajcie, że wszystko wokół, otoczka, która się pojawia w sytuacjach, kiedy dzieje się to w sposób w miarę świadomy, to jest to postrzeganie przez różne filtry i nie oszalejcie od tych przesłanek, które pierwszych, można powiedzieć, które to wszystko niesie. Czasami trzeba troszeczkę dystansu, trzeba wchłonąć troszkę powietrza, pooddychać, jak to szaman mówi, dać czas sobie, żeby to doświadczenie mogło się szerzej, głębiej odkodować, przedstawić z innej perspektywy. No i może wtedy jest pełniejsze i takie, można powiedzieć, bardziej budujące, ale też przede wszystkim bardziej obiektywne dla nas, dla was samych. No i to taka po prostu uwaga, bo tego typu doświadczenia są z reguły tak głębokie dla istot, które je doświadczają, że często, jak to szaman mówi, następuje nadinterpretacja
No i ta interpretacja generalnie w dłuższej perspektywie czasu to bardzo często kończy się tym, że zostaje nadbudowane następne kilka fraktali, ale nie na poziomie świadomości, tylko na poziomie ego świadomości, czyli tego tutaj przejawienia, które specjalnie, no, z którego specjalnie tutaj nie wynosimy świadomości do tych wyższych poziomów. Więc jeśli tego typu doświadczenia mają nadąć ego istoty w pewien sposób, no to niekoniecznie one z perspektywy jakiejś będą takie mocno budujące, więc dlatego warto o tym pamiętać, gdybyście mieli tego typu doświadczenia lub spotkali się z kimś, kto na takiej euforii no, będzie wam chciał objaśnić tajniki wszechświata, no bo czasami może tak być, że przy okazji odczyta takie przestrzenie, można powiedzieć, obszaru świadomości, czyli duszy, które no, będą dla niego do tego stopnia powalające, że będzie chciał się z tą wiedzą, czy tym doświadczeniem, może bardziej nie wiedzą, podzielić z całym światem jako najwyższą prawdą objawioną. No więc warto o tym pamiętać, że to są takie no, naturalne w pewien sposób mechanizmy i troszeczkę dystansu, troszeczkę czasami trzeba dać sobie czasu, żeby móc przez to przejść, żeby móc z tego skorzystać autentycznie i no, chyba tyle. Po prostu. No i cóż jeszcze szaman może dodać do tego wszystkiego? Myślę, że z czasem faktycznie jakieś modele, słuchajcie, do tych wszystkich opisów są, będą potrzebne. Szaman już gdzieś je tam obmyśla, bo to bardzo ułatwiłoby. Chociaż oczywiście to będą tylko wizualne metafory, ale zawsze w pewien sposób taka wizualna metafora wspiera również metaforę słowną i poziom zrozumienia tego może być dużo głębszy. No ale sami wiecie, że to jest temat, który można zgłębiać za każdym razem, można powiedzieć, na nowo. A z drugiej strony można się zatrzymać na wielu nieścisłościach, niedopowiedzeniach i takich no, błędnych przekonaniach spowodowanych właśnie patrzeniem z perspektywy wzorców różnych postrzegania, które no, mamy, czy każdy ma swoje, no i niewiele jest istot, które mogą wyjść poza te wzorce, albo przynajmniej używać ich w taki sposób, żeby nie stały się taką właśnie pułapką dla tych wszystkich, którzy mają z tym kontakt, o, tak bym to powiedział. Warto sobie zdawać sprawę z tego, że niekoniecznie jest w interesie nawet istot o większej świadomości i z wyżej gęstościowych światów, na tym poziomie, na tym etapie ewolucji udzielać informacje ludziom na ten temat. To ze względu na to, że z ich perspektywy może to prowadzić do tego, że
można powiedzieć, istoty ludzkie będą miały szansę stać się istotami do końca, czy bardziej niezależnymi niż wynikałoby to z ich interesu. I tu można powiedzieć, że tego to jest taki bardzo trudny element do przeskoczenia, bo z jednej strony jest to ewolucyjne zadanie na najbliższe kilkanaście, góra kilkadziesiąt lat, żeby empirycznie, można powiedzieć, zostało potwierdzone istnienie ludzkiej duszy. Z drugiej strony bardzo duże jest embargo na rzeczywiste informacje z tego, czy o tym poziomie. O tak bym to powiedział. Bo kiedy kilka promili, czy wręcz promil istot żyjących na tej planecie miałoby dostęp do tego poziomu istnienia, czyli do rzeczywistego poziomu istnienia, to przestrzeń tej planety funkcjonowałaby zupełnie inaczej. I nie mam tu na myśli o tym, jakby funkcjonował świat, tylko bezpośrednio, można powiedzieć, myślę tutaj o właściwościach przestrzeni, która no, radykalnie by się zmieniła i zostałyby, no, można powiedzieć, uruchomione takie możliwości, o których większości nawet z was się nie śniło jeszcze, a to kompletnie nie jest, można powiedzieć, w interesie kogokolwiek, kto tutaj się przykłada do, w jakiś sposób do, no, trudno powiedzieć co innego, jak ingerencji w świadomość planetarną. Bo zawsze jednak ludzie są postrzegani jako istoty, które nie do końca dorosły nie wiem nawet jak to powiedzieć, bo gdzieś jestem już parę zdań do przodu. No dobra, zostawmy to. Rzucę okiem na czata, co tutaj ma jest XAV. Ale to widzę, jest dłuższa dyskusja, musiałbym. Dłuższa rozmowa, więc nie będę już wchodził. Czemuż to nie działa? Trochę jeszcze. Obrazu ruchomego wrzucę. Nie, to nie to. Coś innego chciałem wrzucić.
Nie wiem, czy to widać moim imieniem, no ale może coś tam widać. No dobra, moi mili, to lecimy dalej dzisiaj. Wyjątkowo internet działa ok, więc się z tego trzymam, bardzo cieszę. Natomiast kompletnie nie można z Hondrasek przesyłać na YouTube audycji, więc przypuszczam, że się pojawi dopiero dzisiejsza jaskinia, jak będzie szaman Kazimierz, a to pewno jeszcze kilka dni. No tak, ale tak czy tak fajnie wyglądają. Szaman nie komentuje, co to jest, natomiast fajnie wygląda. Dobra, moi mili, jedziemy dalej. No już nie ma. Dobra, moi mini. Wybił się szaman z rytmu. Może ktoś by coś zainspirował szamana na koniec, bo to już godzina 40. To przy okazji, słuchajcie, jest też sprawdzanie tych możliwości tej naszej komunikacji, no bo czasami może faktycznie dla urozmaicenia warto jakieś ruchome obrazy przekazać. Inni tam przekazują, no ale szaman generalnie nie patrzy na innych, tylko wolę sprawdzić, jak to będzie wyglądać z tego kompa i różne takie rzeczy. Ale to jest dobra rozdzielczość, to jest HD nakręcone, więc generalnie nie jest najgorzej. Teraz tylko mogą być lekkie zakłócenia, bo to jest czytane z karty, z aparatu bezpośrednio i czasami widzę, że się zacina, mimo że jest szybka, ale już mam tak mało miejsca na dysku, że nie chcę tego czytywać. Trzeba tutaj mnóstwo porządku szamanowi zrobić, zaczynając od komputera. No ale tu jeszcze chwilę, bo tego nie będę robić na Hondraskach. No właśnie, to cieszę, że się cieszy się szaman, że się wam podoba.
bo właśnie to tak fajnie. Rezonowało z tym dzisiejszym dniem, to co się udało uchwycić, więc dlatego to wam dzisiaj pokazuję dużo zdjęć, bo było jeszcze mi fantastycznie, jakbym wziął kompa, to nawet miałem ochotę stamtąd nagrać audycję, tylko że ten mój komp, tak jak nieraz mówiłem, niestety bateria trzyma bardzo krótko, a poza tym no... z tym internetem też nie wiadomo, jak jest bezpośrednio z modemu, bo ostatnio jak próbowałem bezpośrednio, to nic się nie udało. Już nie wiem, kiedy to było i skąd, ale jutrzejszy kin. A to jutro co jest? Zwierciadełko pewnie, tak? Pani nie wie, gdzie jest tata? No, jest. Bo dziś ta nasza czerwona samoistna ziemia jest, słuchajcie. No, zwierciadełko, dobrze mówię. Niby już szaman powinien znać je po kolei na pamięć, ale pozwala sobie za każdym razem o tym zapominać. Więc dzisiaj czerwona samoistna ziemia, więc następny nam się mały fraktal kinowy rozpoczyna. To tylko tak na moment. Dziś stawiam na zdrowe partnerstwo i zgodną współpracę z otoczeniem. Wyzbywam się pozy, pochylam czoło przed ludźmi, znajduję wspólny język z bliskimi i przekazuję im to, co sam zgłębiłem. Widzicie, szaman nawet się dostroił do tego. Dziś poskramiam dumę i kieruję się prawami serca. Moje serce jest świątynią ducha, dlatego wiem, komu i jak trzeba pomóc. No właśnie, zanim przejdę, jak tu Przemek powiedział, do jutrzejszego filmu, to jeszcze powiem może, bo to taki temat też nie do końca jasny, bo często zastanawiacie się, jak to jest z tą duszą, czy ona w pewien sposób te portale przez czakry funkcjonują, czy w jakiś inny sposób jest do naszego ciała dusza przyczepiona. No i tutaj niektórzy będą mówić, że to idzie przez czakry, ale no, słuchajcie, przez czakry nie ma żadnego połączenia z duszą, bo czakry to jest tylko inna forma pułapki, która w pewien sposób tutaj nas od tej duszy tutaj izoluje, tylko tyle. One takie wcale święte nie są, jak się wszystkim wydaje. Tak jak nasze ciało odgranicza nas mocno od postrzegania innych gęstości, tak ciało czakralne, jak to niektórzy nazywają, też w pewien sposób nas ogranicza. I otwieranie tych czakr i tak dalej niekoniecznie prowadzi do tego, że nie wiadomo, jaki mamy kontakt ze sobą. Czasami tylko otwieranie tych czakr, różne tam mechaniczne, jak to jest popularne się stało przez ostatnie lata, albo w inny sposób powoduje to, że mamy lepsze połączenie z takimi, co mówią nam, co i jak powinniśmy robić, bo są tacy świetliści i tacy boscy. A to też nie do końca, tak jak powiedziałem wcześniej, jest. No ale to tak na marginesie. Ci, którzy chcą wierzyć, że to tu jest nasze święte ciało, czy że taka jest do końca konstrukcja, no to mogą w to wierzyć.
Do tego wszystkiego też trzeba dojrzeć. To też w pewien sposób jest taka holograficzna matryca, w której tutaj zostaliśmy zamknięci, całe to ciało. Niby ono jest hologramem, też się wydaje takim siódemki, ale to jest tylko taka sprytna trochę manipulacja, ale powiem tak, dopóki świadomości to nie przeszkadza, no to może w tym świetnie funkcjonować. Jak zaczyna to przeszkadzać, no to wtedy nie do końca tak jest. Wtedy następuje czas, że można coś z tym zrobić dalej. Natomiast jeśli chodzi o samo połączenie duszy, to tak jak powiedziałem, w pewien sposób tutaj dla duszy najistotniejsze jest ta... już nie pamiętam, jak to mówiłem metaforycznie, indeksowanie, czy ten zapis taki połączenia emocji w pewien sposób z sytuacją jak już nie pamiętam, taka kompilacja właśnie emocji, sytuacji i myśli, nazwijmy to teraz. Więc w pewien sposób przez te wszystkie ośrodki, które są w stanie to przekazać, pod te wszystkie ośrodki musi być podpięta nasza dusza. I pierwszy taki poziom to jest właśnie poziom, który się nazywa przestrzenią serca. To jest, czy można powiedzieć, to jest poziom, który funkcjonuje na samym końcu, bo na początku my mamy podpiętą tą duszę bardziej pod przysadkę i troszeczkę pod szyszynkę w pewien sposób i w różne obszary trochę też mózgu, żeby można te dane, które w naszym umyśle fraktalnie odzwierciedlą się w fizyczności poprzez coś szaman ma mały dostęp do słownictwa teraz. Poprzez w pewien sposób odzwierciedlenie tego na układzie synaptycznym w mózgu. O, tak dość skomplikowanie, ale chyba najbardziej adekwatnie do rzeczywistości. No i na samym końcu właśnie emocje nasze są przekazywane bezpośrednio do duszy wtedy, kiedy mamy otwartą przestrzeń serca. Dopóki to serce jest zamknięte, to jest oczywiście taka metafora, bo to nie chodzi o serce fizyczne, tylko o konstrukt zbudowany właśnie na tym poziomie istoty, o konstrukt, który jest zbudowany już na poziomie ciała świetlnego, czyli na piątej gęstości, ale w pewien sposób te informacje również są odbierane przez to ciało z ciała emocjonalnego, czyli z tego, co jest zbudowane na czwartej gęstości, czyli to jest taka no wielowymiarowa przestrzeń serca. I nie można od tego odciąć naszej fizyczności, ponieważ nasze emocjonalne zachowanie, odczuwanie, bo również na fizyczność serca
czyli na jego funkcjonowanie ma olbrzymi wpływ w każdej chwili naszego życia. No i ten taki właśnie wielowymiarowy konstrukt przestrzeni serca to jest, można powiedzieć, ta przestrzeń, z której emocje, indeksacja tych emocji jest przekazywana bezpośrednio do tej strefy, którą tutaj na potrzeby nasze zwiemy strefą świadomości, czy obszarem duszy, czy strefą nullifikacji, jak to mówią Rice. Ale to jest ta przestrzeń serca aktywna na samym końcu. To jest trochę tak jak z miłością, o której szaman mówi, że ona przychodzi na końcu. Większość by chciała od tego zacząć i za tym tęskni, ale można by to powiedzieć, że w początkowej fazie tylko doświadcza różnych form tego, co wydaje się, że miłością jest. Natomiast kiedy już zostawimy te wyobrażenia, to dopiero wtedy może się przejawienie tej miłości uruchomić. No i ono wtedy już nie jest uwarunkowane. A kiedy przestaje być uwarunkowane, to staje się bezwarunkowe. I po prostu jest, bo jest to naturalny stan. A dopóki jest to nienaturalne, dopóki jest to uwarunkowane czymkolwiek, zostaw już to, kochanie, za chwilę dołożę. To trudno tutaj mówić o miłości. Patrzyłem tu jeszcze na czata, ale się nie będę już strzelał w nasze rozmowy. No i tak, moi mili, 22:59, jakoś szaman z trudnym tematem i przy okazji z kwietrzeniem ogniska dzisiejszym, z Hondrasek dobiegł do końca. Myślę, że jutro już się pojawi jakiś poranek, albo wieczornik, albo wieczorek, zobaczymy. A jeśli temat jeszcze będzie niewyczerpany i będą jakieś pytania, no to dokończymy następnym razem. Choć tak jak powiedziałem, jest to temat, który ewoluuje w pewien sposób z przestrzenią otwartą teraz z pewnymi nowymi możliwościami, odczytywaniem różnych holograficznych zapisów na przestrzeni i na matrycy, można powiedzieć, pierwotnej tej planety, która o dziwo udało ją się otworzyć. I jest to takie bardzo mocne, historyczne wydarzenie planetarne. Nikt nie zakładał, że się to uda. Zobaczymy, jak się to będzie przejawiać i kiedy i kto zacznie o tym mówić w takiej czy innej formie, bo będzie patrzył przez swój system przekonań i pewno usiłował to wyjaśnić w taki sposób, bo myślę, że to już niedługo. Ja się na razie z tym nie spotkałem, bo z perspektywy szamana, którego nie ma, pamiętajcie, to jest dopiero co opcja, która została zrobiona i w dużej mierze
te działania, które miały tu miejsce, się do tego przyczyniły. No ale to tylko tak na marginesie, żeby odcisnęło się również w przestrzeni w postaci głosu, a reszta już nie ma znaczenia. Także moi mili, życzę wam wspaniałej tej niedzieli i miłego wieczoru. Jak jeszcze ktoś by chciał, żeby się szaman na koniec do czegoś ustosunkował, to wrzućcie coś tam na czacie, a jak nie, to żegnam was do następnej audycji porannej albo wieczornej. No to dobra. Nikt nie chce, żeby się do czegoś ustosunkować, to trzymajcie się. No, cieszę się, że się wam ognisko podobało. Czyli warto to wszystko. Nagrywać. Trzymajcie się.